Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Na test przyjechał do mnie kompaktowy głośnik Bluetooth stereo z wbudowanym głośnikiem basowym. Mamy tu funkcję karaoke, mamy Bluetooth, mamy radio FM, mamy odtwarzacz MP3 z pendrive'a albo z karty pamięci microSD. Obsługuje karty pamięci microSD do 128 GB, sprawdziłem, działa bez problemu. Mamy regulację głośności, equalizer, kilka trybów, gniazdo AUX, dzięki czemu możemy podłączyć przewodowo z dowolnego odtwarzacza muzykę, dźwięk, mamy pilot zdalnego sterowania, zasilanie poprzez USB, micro USB, zatem ładujemy akumulator przez około 4 do 6 godzin i powinien wystarczyć ten akumulator na około 4 godziny takiej pracy w średnim zakresie mocy odtwarzania oczywiście dźwięku. Jeżeli na maksa puścimy coś na głos, no to około 3 godzin powinniśmy liczyć jako takie maksimum. Wyświetlacz informacyjny LED-owy tutaj jest na naszym urządzeniu i mamy dwa głośniki 3-calowe średniotonowe i jeden głośnik basowy. I dobrze sobie to radzi, częstotliwość przenoszenia 100 do 20 tysięcy herców, tak więc jest spoko. Ile to waży? 438 gramów, więc troszeczkę waży, ale mamy bardzo fajny uchwyt i do tego wszystkiego mamy jeszcze taką taśmę, uchwyt, który możemy przewiesić przez ramię i to urządzenie sobie nosić bardzo wygodnie jak torbę przez ramię. Dobra, pokażę Wam to urządzenie, jak ono się prezentuje. Na opakowaniu są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o właściwości tego sprzętu. I więcej raczej tutaj chyba nie zobaczymy. No dobra, tak więc pudełko do tyłu. Pudełko sobie damy do tyłu. Model MT3163. To urządzenie kosztuje 159 zł. Ja już mam to przetestowane, więc nawet wiem, ile decybeli jesteśmy w stanie uzyskać za pomocą sonometru, więc testy już przeprowadziłem, ale zaraz Wam je zaprezentuję. Jak to urządzenie obsługiwać? O tym zaraz. To jest właśnie ta taśma. Możemy ją sobie wyregulować i przewiesić przez ramię. Czy też powiesić ten głośnik po prostu na jakimś haczyku, czy na czymkolwiek, albo trzymać wygodnie w ten sposób. Tak więc fajna rzecz, myślę, że dla osób młodych gdzieś tam na zewnątrz, czy nad wodą, czy jeżdżą na jakiejś deskorolce, czy cokolwiek. Fajna rzecz. Panel z przodu. Pokrętło, którym uruchamiamy urządzenie i oczywiście ustawiamy precyzyjnie głośność. Mamy tutaj przyciski mode, zmieniamy tryb. Czy to będzie USB pendrive, czy karta pamięci, czy oczywiście radio, albo inne tryby. Rec record, czyli tu naciskamy, przyciskamy przez 2 sekundy, gdy jesteśmy w trybie USB albo karta pamięci i możemy nagrywać z naszego mikrofonu na naszą kartę pamięci plik muzyczny, który potem oczywiście możemy wykorzystać, odsłuchiwać, bo będzie zapisany na naszej karcie pamięci lub pendrive'ie. Equalizer, kilka trybów, pop, classic, jazz i tak dalej, można też go wyłączyć. Tutaj mamy sterowanie odtwarzaną muzyką, czyli następny, poprzedni, play, pauza, ale także ten przycisk play, pauza, gdy naciśniemy przez 2 sekundy, gdy jesteśmy w trybie radio, to włączamy automatyczne wyszukiwanie stacji. Tutaj mamy taką małą diodę czerwoną, która informuje nas podczas trybu ładowania, czyli gdy podłączymy zasilanie i ładuje się akumulator litowo-jonowy w tym urządzeniu, to w tym momencie będziemy mieli tutaj informacje na temat ładowania. Gdy czerwona lampka nam zgaśnie, no to już oczywiście mamy naładowany akumulator i możemy rozłączyć i możemy użytkować. Oczywiście możemy także użytkować urządzenie podczas ładowania, więc może być cały czas podłączone do zasilania bez najmniejszego problemu. No dobra, to zrobimy szybki sobie test. Włączymy najpierw to urządzenie. Bluetooth mode. Domyślny pierwszy tryb to jest Bluetooth, jak zresztą słyszeliście. Już widzicie te mrugające lampki, które dodają efektu temu urządzeniu. Zobaczcie, tutaj także nam mruga różne kolorki i tutaj także nam mruga. Tak więc tu mamy ten głośnik basowy i tutaj te dwa głośniki średniotonowe. No dobra, jak to urządzonko sobie pracuje? Włączymy sobie podstawowy tryb Bluetooth, który teraz mamy i weźmiemy sobie urządzenie, którym się podłączymy do tego. Czyli bierzemy sobie na przykład smartfona, tableta, cokolwiek sobie nie wymyślimy. I co teraz musimy oczywiście zrobić? Przejść do funkcji Bluetooth i wyszukać urządzenie. Wyszukujemy MT3163, tak jak model tego urządzenia. I w kilka sekund już jesteśmy połączeni. Teraz wystarczy dowolny odtwarzacz, dowolny program, żeby po prostu włączyć sobie muzykę. Chwileczkę, tutaj tylko podłączę smart lock, tak, zaufane urządzenie. Odcisk palca. Tak, dodaj. Ok, będzie już podłączone. I włączamy sobie na przykład dowolną muzykę. And it's
słyszycie, widzieliście, jest to mocne urządzenie, głośno gra i co bardzo istotne, nie harczy. Wszystko jest dobrze tutaj spasowane. Nie harczy, po prostu wyraźnie słychać dźwięk. Teraz sprawdzimy equalizer. Gdy equalizer jest wyłączony, to najgłośniej gra i najlepiej moim zdaniem. Teraz sprawdzimy sobie inne tryby. Mode. Teraz mamy radio FM. I żeby odsłuchiwać, no to normalnie odsłuchujemy. Troszeczkę szkoda, że nie ma takiej anteny, którą możemy wysuwać, gdyby była potrzeba lepszego sygnału, żeby odbierał. Ale i tak daje sobie dobrze radę. Gdy postawimy radio w dowolnym miejscu, gdzie ma ono służyć jako radio, to co robimy? Przytrzymujemy przycisk play przez około 2 sekundy. Raz, dwa. I rozpoczyna się teraz proces w tym miejscu wyszukiwania stacji radiowych. Tak więc chwilę to potrwa, u mnie około 50 stacji tutaj w tym miejscu wyszukało, z czego niektóre były takie szumiące, ale jest to dosyć czułe urządzenie i znalazło też takie stacje, więc musimy odczekać, aż ten proces się zakończy, albo wyłączyć urządzenie na pokrętle. Tak więc lepiej po prostu poczekać. Gdy będziemy za każdym razem włączać automatyczne wyszukanie stacji w danym miejscu, gdzie to radio będzie stawiane, to najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli teraz wyszukamy tutaj i pójdziemy z nim w inny pokój, w inne pomieszczenie, może się okazać, że w innym miejscu będzie trochę słabiej odbierać. Dlatego warto wykorzystywać tą funkcję, jeżeli chodzi o radio. Jak już widzieliście, przed chwileczką podłączyliśmy sobie Bluetooth. Bluetooth się rozłącza w momencie, gdy oczywiście jesteśmy w innym trybie. Gdy teraz przejdziemy z powrotem do Bluetooth, no to powinniśmy automatycznie mieć tutaj wygenerowane połączenie. Smartfon po prostu połączy się do tego urządzenia ponownie i powinniśmy móc dalej odsłuchiwać oczywiście nasze jakieś tam muzykę, czy oglądany film, czy cokolwiek, jakkolwiek byśmy chcieli. Jak ładować to urządzenie? Oczywiście ładowarką do smartfona, do tableta, czy też powerbankiem. Można też podłączyć do gniazda USB w naszym komputerze, laptopie, ale będzie wtedy to ładowanie znacznie dłuższe. Zatem powinniśmy raczej ładować tutaj troszeczkę mocniejszą formą ładowania, czyli jakimś dobrym powerbankiem, czy też po prostu zasilaczem do naszego smartfona czy tableta. Raczej z gniazda USB komputera nie polecam, bo będzie to po prostu troszeczkę dłużej trwało. Ok, stacje wyszukane. Tu nic nie ma, następna. Następna. Czyli niektóre stacje po prostu są szumiące, tak więc wyszukuje takie, których i tak nie odtwarza czysto. Tak więc mamy nadmiar, dzięki czemu będziemy na pewno mieli wszystkie. No dobra, podłączmy sobie teraz zasilanie, żebyście zobaczyli, jak ta czerwona lampka nam tutaj świeci. O tutaj, proszę bardzo, może będziecie widzieć. Pod przewodem jest czerwona taka lampka, która nam sobie tam świeci. I gdy ona przestanie świecić, no to znaczy, że w tym momencie jesteśmy już naładowani, czyli akumulator jest naładowany i możemy w teren z urządzeniem iść. Oczywiście najlepiej wyłączyć urządzenie podczas ładowania, wtedy szybciej się akumulator naładuje, bo nie ma żadnego odbioru tej energii przez na przykład funkcjonalność MP3 playera, pendrive czy cokolwiek innego, czy też radio oczywiście, czy też moduł Bluetooth. No dobra, więc ładowanie, jak widzicie, jest bardzo tutaj proste. Przewód, który jest potrzebny do tego ładowania, jest w komplecie. Proszę bardzo, USB, micro USB, jest przewód w komplecie. Co jeszcze jest w komplecie? W komplecie mamy przewód 3,5 mm jack. Dzięki czemu połączymy sobie nasze urządzenie, na przykład ze smartfonem, tabletem, za pomocą gniazda słuchawkowego. Proszę bardzo, pyk. I tutaj włączymy sobie teraz urządzonko. Bluetooth mode. Podłączmy sobie do AUX. AUX mode. O, AUX mode. No dobra, podłączyliśmy sobie przewodowo i automatycznie AUX się nam uruchomił. Włączmy sobie muzykę. Chwila. I działa. Tak więc jak widzicie, wszystko jest w najlepszym porządku. AUX działa, przewód jest w komplecie, więc można to wykorzystać jako liniowe połączenie z dowolnego odtwarzacza. Wystarczy, że ma gniazdo słuchawkowe. Sprawdźmy jeszcze to działanie tego Bluetootha, czyli przejdźmy sobie do Bluetooth Mode jeszcze raz. Przejdźmy wszystkie tryby. Radio. AUX mode. AUX, mimo że nie mam podłączonego, też możemy uruchomić. Bluetooth mode. Bluetooth.
Już jest połączenie, słyszeliśmy takie ping ping. Tu też widzimy na ikonce, włączmy. Działa, wszystko jest ok. Bez najmniejszego problemu. Jak widzieliście, ponad 100 dB jesteśmy w stanie uzyskać w niektórych zakresach muzyki. Fajne urządzonko, no co tu dużo mówić. W komplecie mamy jeszcze coś, czyli instrukcję, z którą oczywiście warto zapoznać się na samym początku, ale to jest, mam nadzieję, że zrozumiałe dla każdego. W języku polskim mamy wszystkie informacje w instrukcji przekazane na temat obsługi tego urządzenia, jak ładować to urządzenie, na temat pilota. Włączanie, wyłączanie, zmiana trybu pracy, kontrola głośności, tryb karaoke, tryb Bluetooth, tryb kart, proszę bardzo, i USB, czyli karta pamięci albo pendrive USB, tryb radio FM, tryb aux-in, to wszystko pokazałem, myślę, że nie trzeba tego jeszcze raz powtarzać. Tryb nagrywania, to jest taka fajna funkcja, więcej już nie ma nic w instrukcji, od razu mówię. Tryb nagrywania i to Wam teraz pokażę, jak to działa. Bierzemy sobie jakiś mikrofon, ja akurat... Jedyny jaki znalazłem, to bezprzewodowy RemoView, ale jest odpowiednie złącze, więc nie ma problemu. Mamy tutaj dwa gniazda mikrofonowe, 3,5 mm i to troszeczkę większe, dzięki czemu jesteśmy w stanie podłączyć tutaj mikrofon z wtykiem 6,3 mm jack, czyli ten gruby, grubaśny. Dobra, podłączmy taki mikrofon, jaki akurat mam. Jeżeli macie inne, to sobie podłączycie do MIG 2, czyli do mikrofonu drugiego, tam gdzie mamy złącze 3,5 mm. Podłączyłem sobie mikrofon i będę mówił do mikrofonu: halo, halo, dajmy głośniej trochę. Halo, jako, że mamy bezprzewodowy mikrofon, to dlatego mamy te sensory. Gdyby miał przewodowy, byłoby lepiej. Ale też działa, wszystko jest ok. Chcemy teraz nagrywać siebie. Mamy tutaj pendrive jakiś. Mamy pendrive. Podłączymy sobie teraz pendrive do gniazda USB. O, wchodź tu, wchodź, wchodź. O, jest. O, akurat z pendrive'a teraz będzie coś leciało. Mikrofon, wejście mikrofonowe działa także w trybie USB. No i teraz chcielibyśmy nagrywać to, co będziemy mówić do mikrofonu. Rek przytrzymujemy przez 2 sekundy. Przytrzymujemy przycisk rek przez około 2 sekundy i w tym momencie będziemy mogli nagrywać. Od razu w tym momencie nagrywa. Zobaczcie. 1-1, halo, halo. Włączmy rek mode jeszcze raz. Teraz play z pendrive'a. Dajmy troszeczkę mniejszą moc odtwarzania. I jeszcze raz. Rec 2 sekundy. Recording mode. I teraz 1, 2, 3, 4. Testujemy funkcję karaoke, a w zasadzie recording, czyli nagrywanie dźwięku przez mikrofon. Ok, skończyliśmy nagrywanie, więc naciskamy sobie tutaj rec. I odsłuchamy sobie teraz to, co nagrane jest na... 1, 2, 3, 4. Testujemy funkcję karaoke, a w zasadzie recording, czyli nagrywanie dźwięku przez mikrofon. No jak widzieliście, jest to funkcjonalność, którą oczywiście można wykorzystać, jeżeli sobie śpiewamy i żeby nagrać na pendrive'ie naszą właśnie muzykę. Można to wykorzystać. Ja tu akurat miałem mikrofon bezprzewodowy, stąd troszeczkę większe problemy były generowane. Ale ważne, żeby sprawdzić, że to po prostu działa. Wszystko zależy oczywiście od jakości mikrofonu, jaki podłączycie. W ten sposób uzyskacie dokładnie to, czego oczekujecie. W instrukcji jest też informacja, że mogą drobne szumy się wkraść podczas tego nagrania. Zatem idealnie na pewno nie będzie jak w na przykład sprzęcie za, nie wiem, grube pieniądze. Ale funkcjonalność jest, działa dobrze. Ok, pendrive oczywiście możemy podłączyć, odsłuchiwać sobie muzykę. Możemy także podłączyć kartę pamięci. Tutaj mamy 128 GB, proszę bardzo, włóżmy sobie ją do gniazda kart pamięci. Play by TF Card. Oczywiście mamy też możliwość wyłączenia. W
Urządzenie jest wyłączone, ale w takim trybie standby, bo jak widzimy, mamy tu ikonkę baterii cały czas świecącą i możemy włączyć z pilocika, proszę bardzo. Przejdźmy sobie na przykład do trybu karty pamięci. Bluetooth mode. Play by TF card. No i gotowe. Tak więc jak widzicie, wszystko nam tutaj działa fajnie. Możemy sobie skorzystać z tego urządzenia, jeżeli będziemy potrzebować w dowolnym momencie. No i co? No i fajne, no po prostu fajne. Co myślicie na temat tego sprzętu, czyli YouTube, Bluetooth, MediaTek, oznaczenie MT3163? Czekam na Wasze opinie. Takie urządzonko przyjechało na testy, oczywiście z instrukcją. No i ja oceniam to naprawdę dobrze, 159 zł. I bardzo funkcjonalne urządzonko, jak na razie nie widzę jakichś minusów, po prostu działa wyraźnie, głośno i dobrze. No to czyli wszystko to, co powinno to urządzenie robić. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to pytajcie, postaram się udzielić Wam odpowiednich informacji. Cześć!